Na naszym czacie przewija się postać Leszka Bubla. Nasi widzowie bardzo chcą, żebym o to zapytał, no więc nie mam wyjścia. No już niech pan pyta. No. Panie Stanisławie, co pan sądzi o Leszku Bublu i o jego ciągłych atakach na Konfederację w ostatnich dniach i czemu tak się uaktywnił przed wyborami? Nic nie sądzę, ja pana Bubla nie znam. Bardzo możliwe, że wykonuje zadanie zlecone, bo nie wiem, jakie on ma zastrzeżenia do Konfederacji, że Konfederacja co? No, że niektórzy są pochodzenia semickiego, główny, to jest chyba jego z głównych argumentów. No, chyba tam prawie wszyscy. Wszyscy, no, a on nie. Znaczy, pan Bubel jest, trzeba by mu zbadać tam, wie pan, rozporek, jak to z nim jest. Bo to wie pan, tak ludzie, którzy mają skłonność do szukiwania się wszędzie Żydów, to być może w ten sposób taką projekcję własnych problemów stosują. Czyli wśród szpiegomanii najlepiej się czują sami szpiedzy. No wie pan, najciemniej pod latarnią. Być może, że pan Bubel wykonuje takie zadanie. Ja zresztą nie wiem, może on tak naprawdę myśli. No wie pan, Rosjanie mają takie porzekadło, każdy durak po swojemu suma schodzić, więc niektórzy akurat.